Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko dziś z Memphis. W tej posiadłości Elvis Presley spędził 20 lat swojego życia. Kupił ją w 1957 roku za 100 tysięcy dolarów. Od 1982 roku w Graceland mieści się Muzeum Elvisa. Przyjeżdżają tu fani piosenkarza z całego świata. Dla Memphis to prawdziwa żyła złota. Dzisiaj pokażę Wam, gdzie mieszkał i żył Elvis Presley. Oczywiście wszędzie słychać tutaj piosenki Elvisa Presleya. Graceland rocznie odwiedza ponad 650 tysięcy osób. Dla nich to główny cel wyprawy. Ale przecież turyści robią zakupy w okolicznych sklepach, przesiadują w barach, korzystają z hoteli. Na Elvisie zarabia całe miasto. Niedawno przypadała 40. rocznica śmierci Elvisa Presleya. W mieście odbywało się wiele imprez pod hasłem Elvis Week. Pakiety VIP na tydzień z Elvisem za 1500 dolarów szybko się rozeszły. Wiosną tego roku tuż obok Graceland otwarty został nowy kompleks Muzeum Elvisa. Inwestycja pochłonęła 45 milionów dolarów. W ceremonii otwarcia uczestniczyła była żona piosenkarza Priscilla Presley. Oprócz kompleksu, w którym wyeksponowano pamiątki po Elvisie Presleyu, na terenie nieruchomości wybudowano też luksusowy hotel z 450 pokojami. Cena za nocleg rozpoczyna się od 300 dolarów. Ogólnie w nowe atrakcje zainwestowano 137 milionów dolarów. Wycieczka zaczyna się tutaj. Bilety wstępu kosztują od 39 do 159 dolarów. Najdroższy jest bilet VIP. Dzieci do 6 roku życia nie płacą za wstęp. Potem krótki film o Elvisie. Następnie jego fani przewożeni są busami na teren posiadłości piosenkarza. Tam ogląda się jego dom, miejsca, gdzie wypoczywał, spacerował, ogląda też pamiątki. Obok domu Elvis Presley został również pochowany. W archiwach Graceland znajduje się w sumie 1,5 miliona pamiątek po Elvisie Presleyu, z czego znaczna część to dokumenty. Na wystawach w kompleksie znajdują się najbardziej charakterystyczne rzeczy, w tym kostiumy sceniczne, buty i płyty Elvisa. Można kupić na przykład kostiumy wzorowane na tych szytych specjalnie dla piosenkarza, ale uprzedzam, nie są tanie, nawet 2600 dolarów. Spore wrażenie robi hala, w której wyeksponowano pojazdy, które należały do Elvisa Presleya. Samochody, łodzie, wózki, którymi jeździł na polach golfowych. Przyznacie, że robi to spore wrażenie. Zmęczeni oglądaniem wystaw mogą się posilić i oczywiście ruszyć dalej, oglądać pamiątki po królu rock'n'rolla. To jest ogrodzenie posiadłości Elvisa Presleya. Zobaczcie, wszędzie podpisy fanów Elvisa z całego świata. Wiadomość o śmierci Elvisa Presleya była szokiem. Zmarł 16 sierpnia 1977 roku. Miał zaledwie 42 lata. Oficjalnie powodem zgonu był atak serca. Czy warto tutaj przyjechać? Na pewno tak, ale trzeba pamiętać, że nie jest to wizyta na godzinę, czy dwie. Trzeba poświęcić w zasadzie cały dzień. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie z Memphis, Paweł Żuchowski.